Dzień dobry Państwu Koszkościenia. Witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Damić ze mną w studiu jest pan Robert Prygiel, kandydat na prezydenta Radomia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy. Na początku panie Robercie, proste, szybkie pytanie. Jak kampania wyborcza? Bardzo fajna, emocjonująca, energiczna. Mało czasu, ale coraz bardziej mnie to pochłania i coraz bardziej e, tak pozytywnie motywuje. No nawet widziałem takie dość nietypowe e, rozwiązania w tej kampanii, jak chociażby e, rozdawanie biletów na mecz Śląski. No to jeszcze była akcja stowarzyszenia. Stowarzyszenia Inicjatyw Roberta Prygla. No, ale wie pan doskonale, że to było podpięte, że pan jako kandydat na prezydenta te bilety rozdaje, więc w pewnym stopniu ktoś mógł też to tak zinterpretować. Nie, to już była akcja dużo wcześniej przy współpracy z Europa Pryką, naszym przyjacielem i partnerem, kibicem Siatkówki poprosił o. O dystrybucję tych biletów my mamy dużo większe zasięgi w Radomiu, to jest firma poza Radomiem, więc my wykorzystaliśmy swoje zasięgi i było to dla nas miłe, że potrafiliśmy niemal zapełnić hale. Pojawił się nowy element, klaskacze, naprawdę byłem na tym meczu i e, doping poniósł drużynę i wygrała. To odróżnienie, odróżnienie Roberta Pryga, również za kilka minut, ale na początku pozwoli Pan, że omówimy szybko Pana program wyborczy, który już nieco ponad tydzień temu został przedstawiony. Pięć konkretów Pryga. Pierwszy z nich, audyt miasta i spółek miejskich, czyli jak sama nazwa wskazuje, chce Pan sprawdzić, w jakim stanie są finanse miasta i poszczególnych spółek miejskich. Czego się Pan spodziewa? Przede wszystkim nasz program opiera się na trzech fundamentach: słuchać uważnie, reagować sprawnie i działać skutecznie. Jeżeli chodzi o audyt, uważamy, że jesteśmy y, zobowiązani pokazać mieszkańcom, ale też i dla siebie, na czym stoimy. Bo tak naprawdę, y, informacje w mediach w naszej opinii nie są. W ogóle adekwatne z tym, co się dzieje w mieście. Mamy ponad miliard. To znaczy, że media się przekazują informacje, o władze nie, nie, miasta nie, nie. niekoniecznie podają prawdziwe dane. Nie chodzi mi o media, tylko w mojej ocenie w obecni rządzący miastem yy, ukrywają pewne dane. Yy, zadłużenie naszego miasta jest ponad miliard złotych. Ale na przykład zadłużenie spółek już jest blisko 600 milionów złotych. To jest ogromna kwota. Sam Radpec generuje zadłużenie na poziomie 170. 5 milionów złotych, Mosir 145, jeszcze do tego dochodzi, administrator 60, wodociągi mają 100 milionów zadłużenia. To są zatwarzające dane. Wychodzi na to, że mamy w tej chwili więcej kredytów niż budżet miasta, a też mamy znowu deficyt w budżecie na przyszły, na przyszłą, na przyszły rok, na ten rok obecny, 2024, blisko 160 milionów złotych. Więc dla nas obowiązkiem jest jako menadżera, jako yy, yy, przyszłego prezydenta miasta Radomia, obowiązkiem jest sprawdzić to, i pokazać mieszkańcom, na czym de facto stoimy. Przez te 20 lat, jak byliśmy zarządzani i jakie są realne problemy miasta, bo tu mówimy tylko i wyłącznie o finansach, a jeszcze jest w takowym audycie możemy się dowiedzieć o wielu, wielu innych rzeczach. No właśnie, jaki miałby Pan pomysł na to, żeby te problemy rozwiązać? Ja wiem, że trzeba byłoby wejść, pewne rzeczy posprawdzać, ale no właśnie, miasto jest zadłużone, cały czas, te koszta rosną, więc jak je zmniejszyć? To jest tak jak w rodzinie, zwykłe zarządzanie budżetem. Jest rodzina, która ma budżet na przykład na 10 tysięcy miesięcznie i stać ją wyjeżdżać na wakacje i na ferie, a jest druga rodzina, która cały czas korzysta z prowidentów czy jakichś chwilówek. Jakie mamy? Przede wszystkim otaczanie się z prawnymi menadżerami. Ja nie wyobrażam sobie, żeby w spółce miejskiej, wyciągnięty przed chwilą Mosel, o tej inwestycji słynnej na całą Polskę stadion z halą, zarządzał kolega i tak naprawdę kolega z listy i kolega z życia prywatnego. Mówimy tutaj o o, o wydawaniu pieniędzy racjonalnie, o otaczaniu się menadżerami, którzy będą mogli tą złotówkę przed wydaniem obejrzeć parę razy i mądrze ją zainwestować. Ta sala nasza, RCSU jest naprawdę bardzo piękną salą. Ale szanowny panie redaktorze, szanowni słuchacze, jeżeli wydajemy, już nie mówię o tym, że wydajemy blisko trzy razy więcej pieniędzy niż mieliśmy na początku w prognozie, to jeszcze budujemy dłużej. Oszukujemy mieszkańców, bo 4 lata temu przed wyborami sprzedajemy bilety na gale, gdzie wszyscy wiedzieli, że sala, sala nasza nie będzie oddana. To w dodatku budujemy salę, naprawdę jedną z ładniejszych na Mazowszu, na blisko 5000 miejsc, a stawiamy parking na 400 samochodów. Proszę sobie wyobrazić, że na tej sali w tej chwili, w konkurencji naszej, w, nas w naszym województwie, naprawdę nie mamy dużo. I możemy z tą salą. Zarabiać na tej sali no, zarabiać tak na, pieniądze. Tak naprawdę A proszę mi dokończyć. Po, tak naprawdę powiedzenie Panie, panie robecie że 400 miejsc parkingowych to jest dość odważne, bo tak naprawdę oficjalnie parkingu nie ma. No dziękuję Panie Redaktorze. Eee, więc robimy event. Możemy zebrać z okolicznych miejscowości, gmin, mieszkańców i chociaż jakby nie był świetny ten event, to oni i tak wyjadą niezadowoleni, chociażby z prostego powodu, że nie będą mogli e, zaparkować. I dlatego e, spółkami mają zarządzać ludzie, którzy się na tym znają, którzy mają doświadczenie biznesowe, a nie są po Czyli prostu… Obecni, obecni dyrektorzy, szefowie… Musicie martwić się o posady, kiedy Robert Prygiel wkroczy do urzędu. Proszę tak, proszę tak wszystkich do jednego wora nie wrzucać. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że jest wielu urzędników, wielu pracowników spółek, którzy naprawdę mają serce dla Radomia i dobrze pracują, ale jak to mówi powiedzenie, ryba psuje się od głowy, więc po prostu trzeba u nimi dobrze zarządzać. Jeżeli widzimy, że szef nie podchodzi dobrze do pracy, sumiennie i nie jest w stanie poświęcić się, no to proszę nie wymagać od ludzi. A potencjał w urzędnikach i pracownikach w Radomiu jest bardzo duży. Mhm. Kolejny element pana programu, zachęcanie młodego pokolenia do zostania w Radomiu. W jaki sposób pan chce to uczynić? To jest ogromny problem, panie redaktorze. Mamy w tej chwili jeden z większych y, deficytów przyrostu demograficznego w Polsce, a do tego jeszcze jesteśmy jednym ze starszych y, miast, niestety. Moje pokolenie i pokolenie rocznika 80. jest jednym z ostatnich, gdzie jeszcze był wzrost demograficzny, teraz jest to bardzo, bardzo niskie, stajemy się y, społeczeństwem coraz starszym. Trzeba wszelkiego rodzaju... Y, projektami i zachęcami, zachętami dla młodych ludzi, dla młodych małżeństw powodować to, żeby oni czuli się komfortowo w Radomiu. I zapewne przejdziemy tym punktem, do, przejdę od razu do, do trzeciego naszego konkretu, konkretu, czyli zdrowie. Chociażby to, że na łóż, yy, w Radomiu mamy jeden z, z niższych współczynników, jeżeli chodzi o łóżka szpitalne dla mieszkańca. Mamy niedobór przedszkoli i żłobków. To jest jasno powiedziane. Mamy budżet miasta, składa się, panie redaktorze, też i ze składowych, na yy, na przykład Pitu i Citu, tak my musimy zachęcać Radomian, żeby oni niekoniecznie byli zameldowani w Radomiu, lub z obrzeżnych gmin. Ale dajmy świadczenia młodzieży, dajmy świadczenia młodym małżeństw, takie dzięki rozliczaniu się w radomiu, żeby mieli z tego korzyści. Stwórzmy prawdziwą na przykład kartę mieszkańca, która będzie nas dała nam możliwość korzystania z kultury, oświaty, sportu, transportu ze na dużych zniżkach, ale zachęcajmy ich z drugiej strony do tego, żeby ich PIT był u nas w Urzędzie Skarbowym. Mhm. Mówi Pan właśnie o tym, żeby zachęcać młode małżeństwa do, zostania, do pozostania w Radomiu. Co jeszcze oprócz żłobków przedszkoli no i tej lepszej służby zdrowia? Tych tematów jest bardzo dużo. Przede wszystkim wykorzystanie potencjału naszego Uniwersytetu. To jest w mojej ocenie zaprzepaszczona szansa. Dlaczego w naszym szpitalu Praktyki na Tochtermana prowadzą studenci z Warszawy, a nie z Radomia. To jest zatwarzające. Nie dajemy młodzieży, która się u nas edukuje, studiuje, nie dajemy im powodów do tego, żeby zachęcić ich do zostania. Współpraca Uniwersytetu szkół średnich z przedsiębiorcami. Radom obecnie ma ponad 60 firm obróbki metalu precyzyjnego. Ja uważam, że Radom powinien być takim technologicznym centrum Polski. Bo my naprawdę mamy porządne firmy i przy współpracy, połączeniu tego przedsiębiorców z samorządem możemy stworzyć potęgę technologiczną w Polsce. No, Nasze pan, miasto na to zasługuje. No mówi pan nawet o tym, żeby rano był takim ośrodkiem akademickim. Czyli rozumiem, że ma pan na myśli, żeby był takim miastem studenckim, jak powiedzmy na przykład Lublin. Na przykład, o, bardzo dobry przykład. Jest ulica Żeromskiego, która w pewnych fragmentach naprawdę jest ulicą dość martwą. Dlaczego nie przenieść pewnych instytucji studenckich, nie przerzucić studentów do ulicy Żeromskiego? To ta młodzież tak naprawdę daje życie w mieście. Ale mówi pan na przykład, żeby przenieść tam jakiś wydział, czy, czy jakiś, nie wiem, elektorat na przykład? Tak, na przykład teraz mamy taką sytuację, że róg Żeromskiego i 25 czerwca wiemy już, że niedługo PSE przeniesie się do obwodnicy, więc mamy dwa piękne budynki do wykorzystania. Dlaczego, czy to przy współpracy z naszym Uniwersytetem lub z innym ośrodkiem akademickim szanowanym w Polsce nie zrobić filii w Radomiu takowej uczelni? Uważam, że tego typu ruchy, tego typu praca będzie na korzyść działała dla naszego miasta. No kwestia tylko, czy ten budynek jest wolny, czy już nie został zagospodarowany na przyszłość. Z tego co słyszałem, jest planowane wystawienie go na sprzedaż. Mhm. Czyli droga jest otwarta. A skoro o drogach mówimy, no to również proponuje pan między innymi mówi Pan o tym, że może być darmowa komunikacja miejska. Tak. Miasta na to stać. To, co powiedziałem, mamy przykład świetny ze Starachowic u pana Materka. Okazało się, że zrobienie komunikacji bezpłatnej miejskiej wcale nie, ob, nie zachwiało budżetu tak znacznie. Ja, jak rozmawiałem z panem prezydentem Materkiem, okazuje się, że to jest na poziomie 10% wzrostu y, kosztów, bo trzeba pamiętać o tym, że również bilety, y, ale znowu, na tych warunkach, na których powiedziałem. Od, tylko i wyłącznie dla mieszkańców Radomia. Nie tyle dla mieszkańców, dla ludzi rozliczających się w Radomiu. Więc wszyscy ci, którzy urodzili się i mieszkają w Radomiu, a nie stać ich na kupno mieszkania, albo jest to ekonomicznie nieopłacalne i kupno mieszkania w Radomiu za 7-8 tysięcy za metr kwadratowy, budują sobie domy 100-120 metrów poza gminami naszego miasta, ale przekonajmy ich, że warto rozliczać się w Radomiu i na tej podstawie dajmy im komunikację miejską. My to mamy wyliczone, Szanowni Państwo, to się będzie opłacało. To pan, pan mówi, że macie wyliczone, że wszystko się będzie opłacało, tymczasem słyszymy z ust obecnych włodarzy, że nie ma w ogóle mowy o darmowej komunikacji, bo to tylko i wyłącznie generowałoby dodatkowe koszta. Każdy ma prawo mówić to, co chce. Yy, Ale pan z pełną świadomością nasza... może powiedzieć, że darmowa komunikacja miejska w Radomiu jest możliwa. Warunkowo, mhm. warunkowo. Na pewno dla najstarszych i dla najmłodszych, tych, którzy korzystają często z komunikacji miejskiej, dojeżdżając spoza gminy Radom, z obrzeżnych gmin do Radomia chociażby yy, na naukę. Mm -hmm. Również między innymi budowa otwartej pływalni miejskiej, amfiteatru i filharmonii, to też kolejne elementy pana programu. Ale z na fakt, że goni nas czas antenowy, jeszcze chciałbym zapytać krótko o drużynę Roberta Prega, czyli o skład do Rady Miejskiej. Kto na tej liście się znalazł? Czy to były osoby selekcjonowane przez pana, czy osoby, które chciały po prostu działać i do pana się zgłosiły? No jedno z drugim się łączy. To były osoby, które się zgłaszały i były przez nas selekcjonowane, które dodawały dużo wartości do, się, do nas tu Pan wspomniał, do naszej drużyny, tu Pan wspomniał o tym szpitalu. My mamy e, byłego dyrektora Pawluczyka, e, Pana profesora, e, doktora e, Kosiora, e, kardiochirurga, z którymi jak rozmawiamy o problemach naszej medycyny, naszego, no, naszej medycyny radomskiej, to oni już mają gotowe problemy. Jak prostymi krokami można to usprawnić. Mamy wśród, e, w naszej drużynie również prawników, nauczycieli, mamy urbanistę, chociażby świetny Pomysł e, takiego projektu Zielony Radom, gdzie naprawdę mamy dużo przygotowane, ale jak to u nas w Radomiu ktoś coś zaczął, nie może dokończyć. Połączenie wszystkich naszych osiedli. E, drogą, szlakiem rowero, rowerowym i pieszo, komunikacja taka pieszo-rowerowa, gdzie możemy przy wykorzystaniu, startując na Ustroniu, połączyć to wszystko przy, przez Borki, przez Piotrówkę, przez stary ogród, zrobić dla mieszkańców naprawdę fajny, atrakcyjny, zielony teren, połączony z infrastrukturą sportową dla mieszkańców. I to nie są duże pieniądze, proszę mi wierzyć, i, na te, i te pieniądze można pozyskać z zewnątrz. Ja bardzo ubolewam, że radą nie znajduje się nawet w 50C miast korzystających ze środków zewnętrznych. To jest, to jest zatwarzające, że nie pracujemy po to, żeby pozyskiwać środki zewnętrzne, które obecnie są dostępne. I Robert Prygiel po zwycięstwie w wyborach, jeżeli do tak, takowego dojdzie, tą sytuację zmieni. Robert Prygiel ze swoją drużyną dla swoich mieszkańców. Jak powiedziałem panie redaktorze, my nie idziemy do, do tych wyborów, żeby rządzić miastem. My chcemy słuchać mieszkańców i zarządzać. Robert Prygiel, kandydat na prezydenta Radomia, był dzisiaj moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu bardzo, bardzo serdecznie. Proszę o głosy na drużynę Prygla i na Roberta Prygla. Dziękujemy bardzo za uwagę. Jeszcze tylko dodam, że tradycyjnie dzisiaj o godzinie 18.00 kolejny odcinek programu Czas na wybór. Moim gościem będzie pan Marek Puk, kandydat Radomskiego Paktu Samorządowego do Rady Miejskiej. Oczywiście rozmowa będzie dostępna na antenie telewizji Dami oraz na antenie Radia Rekord. Łukasz Kościelniak, do usłyszenia i do zobaczenia. Do widzenia.